pytań pojawia się na temat naszego ślubu i postanowiliśmy na Instagramie dać Wam możliwość zadawania nam pytań właśnie w temacie ślubnym. Sporo było tych pytań, wybraliśmy garstkę i odpowiemy na nie razem, no bo to jednak nas obojga dotyczy. Nasz ślub w końcu. Dobra. Zaczynamy. Pytań było sporo, musieliśmy ograniczyć, aż za dużo czasu nie mieliśmy. Ja to zrobiłem na kolanie. Trochę się znamy chyba. Dobra, może o takich luźniejszych, co? Zaczniemy. Pomysł na tanie wesele. Wydaje nam się, że gdybyśmy mieli kawałek, znaczy mi się wydaje, może każdy niech odpowiada za siebie, mi się wydaje, że gdybym miała kawałek ziemi, albo miałby ktoś kawałek ziemi z mojej rodziny, to po prostu wynajęłabym namiot i takie tanie meble i zrobiłabym wesele właśnie takie low budget na swoim podwórku czy na kawałku ogrodu. Poprosiłabym każdego z gości, żeby coś przygotował do jedzenia, a że znajomi zwykle są chętni na takie przejawy, to po prostu myślę, że nie byłoby z tym większego problemu. Sama bym też coś przygotowała, bo lubię gotować. No i tyle. I byśmy się bawili. I pewnie by była to jedna z lepszych imprez, o wiele lepsza niż niejedne te wesela, które są wypchane hajsem. Ale myślisz, jaką było na przykład suknią? Wiesz, chodzi o to, że jak ktoś nie ma w ogóle na wesele, nie na salę, tylko ogólnie, że... Ja bym poszła w sukni z sieciówki w kolorze białym. Na przykład na Asosie bardzo często są wyprzedaże. W ogóle na Vinted ile jest sukien takich, które można pod siebie zaadoptować, a mamy w rodzinie często, czyli wśród znajomych kogoś, kto coś tam potrafi na maszynie. Ja na przykład Oli babcię mam, która bardzo często mi robi jakieś przeróbki. A na ile osób byś robię? No najbliższe, no my jak liczyliśmy, to ile by wyszło z najbliższych osób? Z 30-40 takich najbliższych, wiesz? 30? No 30. No dobra. 30, dwie osoby. No. Ja gdybym miał robić takie bardzo tanie wesele, to zrobiłbym tak, że zrobiłbym po prostu ognisko. Ognisko i takim, wiesz, nad wodą takie chillowe. No, że nawet nikt by nie musiał być ubrany elegancko, tylko wiecie, jakby do kościoła. Znaczy nie, no myślę, że młoda para fajnie. Młoda para, tak, ale wiesz, to później ostatnio czytałam nawet u takiej blogerki, Matko Jedyna, że oni mieli właśnie taki low-budgetowy ślub, wesele po 12 latach związku, że zrobili taką imprezę dla znajomych i ona była w jakiejś takiej przypadkowej sukience, on był w koszuli i trampkach i później mieli po prostu gdzieś tam w domu takie przyjęcie, że każdy właśnie przyniósł co chciał i się bawili do następnego dnia, więc i że bardzo dobrze to wspominają. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie stworzyć fajne wesele, to myślę, że niepotrzebne są pieniądze, bo czasami te pieniądze właśnie zabierają tą atmosferę tego, i radość. Tak. Z tego dnia, że... Bardziej się stresujecie, a tak jak już sobie nisko zawiesicie poprzeczkę, to też ona, wiecie, jakby zawsze będzie wyżej, nie? Tak, tak. No i takie spontane zawsze fajne chyba, nie? No tak mi się wydaje. To się fajnie wspomina. Tak mi się wydaje, że takie... No wyjątkowe to też jest. Tak, mi się tak. Wydaje, że... Tak. Zależy, kto ma jakie oczekiwania. Nieprzereklamowane. No i mało osób ma rozwiązanie w ten sposób, że wszyscy myślą, że o, trzeba wziąć kredyt na wesele, a tak naprawdę myślę, że o wiele więcej stresu dostarcza wesele, które jest z pompą robione, niż właśnie takie na ludzi. Dobra, czy organizacja ślubu i wesela jest tak naprawdę stresująca? Skoro jesteśmy w tym temacie. Oj tak, najgorsze jest to, że jest jakby tyle możliwości, że po prostu jakby, jeżeli chcemy wszystko tak naprawdę przeanalizować, zależy nam na tym, chcemy, żeby wyglądało super, żebyśmy się dobrze bawili, żeby nasi znajomi się bawili, rodzina się bawiła, żeby to pogodzić też z takimi odległościami, żeby każdy miał w miarę blisko, a z drugiej strony, żeby miał nocy. Żeby czuł się zaopiekowany, tak, żeby, tak, żeby... I pojawiają się takie rzeczy, że przechodzimy od takiego minimum, czyli chcielibyśmy, w ogóle zakładamy, że będzie skromnie i będzie tak w miarę też ekonomicznie, można tak powiedzieć, no to zaczyna się robić tak, że jak już zaczynasz rozważać i mówisz to, my dobierzemy to i potem się okazuje, że te cele, które zakładałeś na początku, na końcu okazuje się, że w ogóle one się z tym nie tak zgadzają, bo się robi już wesele takie z przytupem i naprawdę na bogato, a z drugą strony zaraz się okazuje, że jeżeli tak ocitamy pewne rzeczy i mówimy nie, no to w sumie niepotrzebne, to jest zbędne, to też nie, to zaraz się okazuje, że tak naprawdę wcale by mogły nie być, byśmy mogli tak, zamiast mogli dwójkę być. Polecieć do Grecji i wziąć ślub w czwórkę, powiedzmy, tak. Więc ze świadkami. Im dłużej się myśli, mam wrażenie, tym gorzej. Tak, no i zauważyliśmy, że im bliżej tego wesela, to też zaczynamy się więcej kłócić, że dojeżdża nas ten stres. No i też nas trochę rzeczy poróżnia. No tak, trochę rzeczy nas poróżnia, tak to prawda, ale właśnie, co też jest fajnym rozwiązaniem, to jeżeli macie na przykład ślub kościelny, ale nawet jeżeli nie, to warto zwrócić uwagę na dobre przygotowanie do małżeństwa i ten czas spędzony tak racjonalnie. My poszliśmy na nauki przedmałżeńskie i uważam, że te nauki naprawdę zrobią nam dobrze przed ślubem, że zamiast skakać sobie do gardeł w tym stresie,
to po prostu ten czas poświęcimy na takie, na pracę nad sobą, znaczy, nad naszą relacją. No właśnie, w przygotowaniu takich naprawdę ślubów, takich na bogato i takich, które, że każdy chyba, a szczególnie kobiety, wydaje mi się, że mają coś takiego w głowie, że no takie bajkowe to wesele, żeby było, nie? Że tak wszystko by się chciało tak super, idealnie, tyle filmów i tak dalej, idealnie. I przez to jakby odbiera się tą radość wesela i też tak naprawdę przygotowując się do ślubu tak zewnętrznie, czyli nie to co jest w nas, czyli tylko sala, wszystko to co jest materialne goście i takie i tak goście dalej. I tak dalej, zapominamy o tym, żeby samemu się dobrze przygotować i że to no, w serduchu tak naprawdę no, o to się rozchodzi. I to, że to jest taki ostatni czas tak naprawdę, gdzie możecie, wiecie, w tej relacji, która jest troszkę luźniejsza, no później po ślubie, no to wiadomo, że niby nie jest inaczej, a jednak trochę jest inaczej i no już nie będzie tego czasu przed ślubem, wiecie, to ale jest też, ostatni też moment, taki, nie? Żeby też mieć radość z tego, że nic tak naprawdę nas nie zobowiązuje i to co czasem rozmawiam czy z rodziną, czy ze znajomymi, to że tak naprawdę jakby żebyśmy my to przeżyli dobrze i też nie skupiali się przesadnie na innych, bo wszystkim i tak się nie dogodzi. No tak jak na przykład ja mam coś takiego, że no my nie będziemy mieli wyuczonego tańca, który ma być, wydarzeniem dla gości, tylko ja bym chciała przeżyć ten pierwszy taniec i te chwile z moim mężem tak bardzo emocjonalnie, wiecie, nie stresować się, czy zrobić trzy kroki w przód, czy w tył, tylko po prostu skupić się na tej chwili i na tych emocjach, które po prostu będą pewnie bardzo, bardzo mocne i bardzo intensywne i nie chcę sobie odbierać tego stresowaniem się, czy dobrze wykonałam układ taneczny. Ale to jest moja opinia na ten temat. Znaczy ja uważam, że jeżeli są pary, które się naprawdę przygotowują i tak dalej, to też jest fajne, tylko że pytanie na ile jakby oni jeszcze w tym wszystkim potrafią odnaleźć tą taką radość, taką trochę takiego dziecka, tak? Że, tak, że to jest takie beztroskie, takie właśnie... Czy to jest taka spina, nie? Czy to jest takie, że chcemy się pokazać, bo mam wrażenie, że tak naprawdę i tak, nawet jak będziemy się ćwiczyć, to chyba nikt nam nie pogratuluje, że jesteśmy super tancerzami, bo może gdyby tak było, to faktycznie byśmy się zaczęli przygotowywać, tak, ale po prostu wiemy, że co byśmy nie zrobili, to i tak nie będziemy mistrzami tańca. No nie będziemy, także... Odpuszczamy sobie to, mamy wystarczająco dużo stresów niezwiązanych z weselem, żeby jeszcze... Tak, ale... Ale ja ogólnie bym chciała w małżeństwie pójść na jakiś kurs salsy. No, bardzo bym chciała, żebyśmy byli twoje. Będziemy 60 lat, to tak, to będziemy tańczyć, no, jakie dziadki. Czy któreś z was nie chciało ślubu w ogóle? I myślę, że... Ja zacznę od tego pytania, bo Ola dzisiaj jest wyjątkowo rozgadana. Myślę, że każdy w głowie, ale teraz będę mówił za siebie, więc ja w głowie miałem coś takiego całe życie, że bardzo chciałem mieć ślub. Niby i rodzinę, ale tak naprawdę to było marzenie, którego tak naprawdę chyba świadomie unikałem i nigdy nie chciałem do końca go spełnić. To było takie marzenie trochę z tych nieosiągalnych, o których fajnie się marzy, a nigdy fajnie się nie realizuje. Bo ma się super oczekiwania, ma się super wizje, czy żony przyszły i tak dalej, gdzie jeszcze nie byliśmy razem. I miałem wrażenie, że za każdym razem, gdy myślałem o tym, o mojej rodzinie i tak dalej, to mówię, no kiedyś to będzie super, rodzina, żona i tak dalej, ale cały czas jakby to było sferą marzeń, a nie takich realiów. I jak przychodziła taka konfrontacja o myśleniu już o czymś na poważnie, no to jednak się okazywało, że to jeszcze nie jest ten czas, że lepiej poczekać i tak dalej i cały czas to się odkłada gdzieś, nie? W głowie. Tak miałem coś, że to jest trochę tak jak jest coś, co niby chcesz zrobić, ale to jest bardzo ambitne, wiesz, że to wymaga dużo pracy i odkładasz to na kiedyś, nie? Że kiedyś zrobię coś takiego naprawdę, o nie wiem, ktoś powie wybuduje dom czy coś takiego odpowiedzialnego, czego już nie można i tak naprawdę chcesz to niby zrobić, ale tak naprawdę cały czas od tego uciekasz takim tchórzostwem. Ja pamiętam jak się poznaliśmy i Kasper mówił, że on marzył o takiej niesamowicie intensywnej miłości, to żeby ktoś się rzucał mu w ramiona i tak dalej. I oczywiście też mówił o ślubie i o dzieciach, a później się okazało, że no nie do końca tak no było, że jak się okazało, że zakochaliśmy się w sobie, to oboje jakby nie chcieliśmy tego po prostu przyznać oficjalnie i bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy, żeby od siebie uciec i odejść. Ja ogólnie byłam z tych kobiet, wiecie, które cały czas myślały, że jestem tak skrzywdzona, że ja już nie chcę mieć męża, bo to może się tylko i wyłącznie źle skończyć. Też jestem z rozbitej rodziny i przeszłam przez rozwód rodziców nie jako osoba postronna, tylko jako świadek na każdej rozprawie i no po prostu nie chciałam tego robić nikomu i przede wszystkim sobie, bo uważałam, że po prostu tego nie uniosę, ale gdzieś tam w głębi serca zawsze o tym marzyłam, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że mam męża, mimo tego, że nic nie jest nam dane na zawsze i zawsze trzeba to zakładać,
że może stać się różnie, ale stwierdziłam, że ja chcę stworzyć taką w mojej definicji prawdziwą rodzinę, w mojej definicji i jakby do tego jest mi potrzebny mąż. Po prostu chcę, żeby to było tak, no nie wiem, tradycyjnie. I na tym mi zależało i dlatego też moja opinia i moja ta definicja rodziny, miłości troszkę w przeróżnym czasie się zmieniała i też dojrzewałam do tego. Wiecie, zaraz mam 30 lat i uważam, że w życiu jedyną stałą jest zmiana i to była też zmiana mojego myślenia. Zawsze marzyłam o rodzinie, oczywiście w moich sferach była to tylko radosna rodzina, a to nie jest tak, że mamy tylko te szczęśliwe chwile. Po prostu uważam, że żeby spełnić to moje marzenie, które jest wewnątrz mnie, to jest niezbędny mi do tego ślub. Więc tak, teraz mogę powiedzieć, że tego chcę, ale wcześniej bywało różnie. Też dostaliśmy taką, na tych naukach przedmałżeńskich, takie zadanie w sumie, żebyśmy swoimi słowami opisali jakby, co rozumiemy poprzez słowa przysięgi małżeńskiej. I to też jest takie fajne i właśnie a propos tego pytania, że czym dla nas tak naprawdę jest ślub, bo ślub, wszyscy mówią ślub, ślub, ślub i wiele osób myśli, że to tylko papierek i tak dalej i też tak uważa. A właśnie my, przynajmniej ja, ale myślę, że my, mamy coś takiego, że chcemy, żeby to było coś takiego, że ślubujemy przed sobą, przed czymś jeszcze więcej, czyli przed Bogiem, że będziemy ze sobą na dobre i na złe, że tak naprawdę bierzemy ten cały taki bagaż doświadczeń, to co Ola przeszła, to co ja przeszedłem, przez jakie mamy poranienia, jakie mamy swoje wady i jakby bierzemy takiego całego siebie, nie? Wiecie, z tej najgorszej i z tej najlepszej strony, bo my naprawdę wiemy z tej najgorszej strony, na co nas stać i z tej najlepszej też. Także uważam właśnie, że nie należy brać ślubu w momencie, kiedy jest cukierkowo i uważacie, że no, będąc tak ślepo zakochanym, tylko wydaje mi się, że mądrą i taką dojrzałą decyzją jest podjąć ją wtedy, kiedy widzisz, że ten człowiek, z którym się wiążesz, no jednak nie jest ideałem, nie? Jednak tam kuleje, tam nie domaga i ja to biorę i ja to rozumiem i ja to akceptuję. Więc wydaje mi się, że my się poznaliśmy na tyle, że po prostu jesteśmy gotowi, żeby podjąć tak poważny krok. Tak, i każdy z nas wie, jak bardzo nieznośni jesteśmy, jak często się kłócimy i też chyba to jest takie fajne, że jest jeszcze, mam wrażenie, że to jest jeszcze ten okres zakochania, tych motylków i takiego też takiej, można powiedzieć, jakiejś takiej namiętności i tego takiego tego młodego związku, tak? Że no wiele osób tak, że tak. I to jest właśnie fajne i też myślę, że większość małżeństw, znaczy większość związków właśnie w tym etapie też powinno brać ślub, a z drugiej strony już jesteśmy w tym etapie dalej, że znamy tą codzienność swoją, te trudy, to jak często narzekamy, kto jak często jest chory, kto jak często jest leniwy, kto jak nie sprząta. Też no te sytuacje, które nam tak naprawdę przez ten cały związek pokazywały, że no jesteśmy serio nieznośni i potrafimy się kłócić i drzeć koty, ale tak naprawdę najważniejsze jakby uzmysławiamy sobie z każdą kłótnią i z każdym takim nerwami do siebie i z takim, no wszystkimi negatywnymi emocjami, że pomimo tego wszystkiego my chcemy być po prostu razem na dobre i złe i wiemy, że to jest normalne też, że czasem ma się dosyć kogoś, bo tak naprawdę mamy siebie dosyć, więc kogoś, kto nie jest w naszej skórze i też nie wie, co sami ze sobą czujemy, nie? Ale też wiecie, ja na przykład mam takie doświadczenie, że ja nigdy nie spotkałam kogoś takiego jak Kacper i jakby wiem, mając też duże doświadczenie w relacjach, że nigdy nie czułam do nikogo tak wiele jak do Kacpra po tych 2 latach i po prostu mam takie też poczucie, że cały czas mnie zadziwia w tą negatywną stronę i w tą pozytywną, ale że cały czas jakby go podziwiam i uważam, że to jest cecha, którą powinni mieć małżonkowie do siebie, taki podziw, bo ja naprawdę zauważyłam, że to mnie bardzo dopełnia w miłości i no, ta wypowiedź robi się bardzo długa, ale uważam, że jedną z takich najważniejszych cech przy wyborze partnera na całe życie jest nie tylko miłość, nie tylko akceptacja, ale też podziw, bo ja cały czas jestem tak, podziwiamy się w tych dobrych rzeczach i w tych złych. Ja też czasem naprawdę podziwiam Olę za... Ale tak naprawdę to też jest śmieszne, że często w danej chwili myślę, że totalnie Ola źle coś robi, wybiera i tak dalej, a potem sobie tak myślę na spokojnie i mówię, no to było hardkorowe, ale w sumie to było dobre, tylko że po prostu jak na nasze siły, to może było czasem nad wyraz, nie? Bo ja ogólnie jestem z osób bardzo spontanicznych i nie do końca dużo myślących, a Kasper jest tych dużo myślących, analizujących i liczących. Potem wychodzi tak różnie. Dobra, lecimy dalej. Wesele z dziećmi czy bez? Bo teraz też bardzo dużo o to zapytań było, to jest niby taki kontrowersyjny temat, że wiele osób... W sumie to nie wiem, czemu tak się mówi, że bez.
Ja wiem czemu, bo ludzie nie mają dzieci i może sobie po prostu nie wyobrażają innych dzieci na swoim weselu. Ale zresztą nie chcę się wypowiadać za kogoś, jakby są też pewnie ludzie, którzy mają dzieci i uważają, że wesele to nie jest miejsce dla dzieci. Okej, jakby... Znaczy mi się wydaje, że to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że wiesz, że tam niektórzy chcą jadłem się upodlić, nie? Nie! Wiesz, rodzinę. I mi się wydaje, żeby dzieci nie były świadkiem tego upodlenia. Tak mi się wydaje. Ja uważam, że... To... oni po prostu, wiesz, tak jak mój wujku, do dzisiaj się śmiejemy, co wujek robił na wesele, tak, nie? Tak, że my spaliśmy jako sześciolatki na krzesłach, a teraz dzieci, wiecie, kładzie się o 19 i tak dalej. Uważam, że to jest dobre, ale jakby, jeżeli ktoś się wychowywał w latach 90, to wie, że to wychowanie do naszego wychowania się ma nijak, nie? Bo ja spałam na przykład w pokrowcu od gitary na ognisku, kiedy tam wszyscy dorośli i żyję i mam też fajne wspomnienia z tego, ale rozumiem tych ludzi, którzy po prostu nie wyobrażają sobie dzieci na weselu, ale jakby patrząc z naszej perspektywy, wyobraźcie sobie, że my mamy Apolonię, organizujemy bez niej tak wielki dzień. Jakby wyobraźcie sobie to w przyszłości, jakby jakbyście nawet, wy się czuli na miejscu, znaczy ja myślę, że nawet nie chodzi... wasza rodzina was wspominała w tak wielkim wydarzeniu. Ja uważam, że mi by było przykro. No to jest jedna kwestia, ale myślę też, że no nam by było ciężko. My na tyle kochamy Polę, czyli bardzo ją kochamy, najmocniej, że chcemy też w tym dla nas ważnym dniu być tak blisko z nią i współdzielić jakby to wydarzenie, te emocje. Tak, no. To, że ona tam będzie, że się super ubierzemy, że zrobimy sobie zdjęcia, sesje, że po prostu to będzie że też się taki, spotka z całą rodziną, ale też wspólny też nasz super. Czas, nie? Tak. Że to będzie mimo to, że to będzie duże wydarzenie dla nas, to myślę, że dla Poli też. Kolejną rzeczą to jest też taka, no jeśli chodzi o dzieci jeszcze, to co chciałem dodać, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajna pamiątka na stare lata, bo starzy ludzie się tak nie zmieniają, no my będziemy za 10 lat tak no, samo brzydcy jak wiecie, teraz. Więcej ale... też maszek, ale... Tak, ale no my się jakby tak nie zmieniamy, a po dzieciach to tak mega widać, rozumiesz? Tak. Kuzynki Poli, no z mojej strony dzieciaki i tak dalej, te dalsze, to po tym tak fajnie się ogląda, jak miał, wiesz, ktoś 6 lat, a teraz ma już 20 i mówi... Ale też wiecie, jakby same takie kwestie rodzinne, poza tym tak my jakby nie tylko stajemy się małżeństwem, ale stajemy się taką rodziną, tak? No po prostu my mamy dziecko, za które bierzemy odpowiedzialność, które wychowujemy i jakby chcemy, żeby ono uczestniczyło w tym najważniejszym dla nas wydarzeniu. Uważam, że pominięcie dziecka w takim wydarzeniu, mając je, nie mówię o dzieciach z rodziny, tylko o naszym, mi by było przykro, po prostu ja tak odbieram do siebie, a ponadto wiecie, jakby teraz nasza rodzina jest po całej Polsce rozsiana i dzieciaki jakby żeby poznać swoją rodzinę i spędzić z nią czas, mają niewiele tego czasu w roku. No tak naprawdę, no nigdy prawie nie będzie takiej możliwości, żeby na przykład bratanice, tak? No tak. Twoje spotkały się na przykład z kuzynostwem gdzieś tam ode mnie z dalej na przykład, czy tak. Coś takiego, no to jest prawie nieosiągalne, a tutaj jesteśmy w stanie spotkać się w tak wyjątkowym gronie, w tak wyjątkowym miejscu i czasie, że no po prostu no i tworzy też piękne żal... wspomnienia, tak, nie? Nagrania, do tych dzieci, bo my ogólnie mamy wesele w takim skansenie, gdzie są zwierzęta, gdzie są atrakcje dla dzieciaków, gdzie one mogą pobiegać. No tak, też wybieraliśmy też miejsce ze pod właśnie rodzinę i dzieci, tak? Żeby tak, tam było... Żeby wszyscy byli zadowoleni. Dokładnie, więc no dla nas jakby temat wesela bez dzieci totalnie do nas nie pasuje, więc nie wiemy, co mają w głowach osoby, które decydują się na wesele bez dzieci. Rozumiem, że to jest jakaś indywidualna decyzja podyktowana swoimi jakimiś argumentami. Nie do końca uważam, żeby wesele faktycznie po tej godzinie 20-21 było miejscem dla dzieci, no bo wiadomo, że na tej imprezie jest alkohol, ale myślę, że każdy rodzic jest odpowiedzialny za swoje dziecko, tak jak my będziemy odpowiedzialni. Tak, też mamy animatorów i tak dalej. Mamy dobra, lecimy dalej. I tak dalej, więc my też jesteśmy zabezpieczeni, to, żeby każdy za się dużo zarabił. Czy decydujesz się na zmianę nazwiska? I to jest teraz chwila prawdy, nie? Nie, bo tak się mówi, jeżeli... Ale co nie? Bo tak się mówi, jeżeli bierzesz nazwisko dwuczłonowe, to nie zmieniasz nazwiska, tylko jakby dodajesz sobie nazwisko. Więc ja ze względu na to, jaką mam pozycję w internecie, na rynku i tak dalej, że moje nazwisko już jakoś na siebie zapracowało, dla innych mniej, dla mnie bardziej, uważam, że najlepszą decyzją będzie po prostu nazwisko dwuczłonowe. I będę żurem w świątek. Tak, i teraz ja was zaskoczę. Czy ja zmieniam nazwisko? Nie, no też mogę być dwuczłonowy. Tak? Żura? A można tak? Świątek żura być. Można tak? Nie wiem jak nie to jest. Wiem. Nie wiemy. Ale fajne żura. Ale mój brat na przykład mi kiedyś zadał pytanie, czy muszę zmieniać nazwisko?
bo może byśmy mieli syna i by przetrwał ród żurawi, bo ale już nie przetrwa. Ale to tak jak w tym, z naszej strony. Pierwszego wierzenia, po mnie. No, wiem, no więc powiedziałam Bartu, że niestety on musi się postarać o syna. Atrakcje na weselu, co tam będzie? Oczepiny, fotobudka, stół ze staroborskim jadłem. No, strzał w dziesiątkę. Ja uważam, że na weselu z moją rodziną nie mogłoby zabraknąć stołu staropolskiego. Jakby mój brat przyjechał na wesele i nie było tam kiełbasy, to... Już by. Nie ma imprezy bez stołu staropolskiego, moi drodzy. Nie ma, po prostu nie ma. Byłam na takim skromnym weselu mojej kuzynki i tam też był stół staropolski, także zawsze u żurawi musi być. No, fotobudka też będzie. Fotobudka będzie. Ogólnie mamy przesympatycznych ludzi, którzy Tak, chcą nas wesprzeć w tym momencie też, tak jakby powiedzieć, przyjechać. Przyjechać, zabawić naszych gości i nas, też dostarczy nam super pamiątek. Mamy na przykład taki bus, fotobudkę, czyli w takim vintage busie będzie fotobudka i tam będziemy robić zdjęcia. Będzie też prosekowany również w takim vintage stylu, to jest taka przyczepa vintage, gdzie będą serwowane właśnie drinki z prosecco. Będziemy mieli oczywiście oczepiny zorganizowane przez zespół i będziemy wybierać te zabawy, bo mamy taki katalog, gdzie będziemy wybierać, ale chyba zrezygnujemy z tych zboczonych. Tak, i wiele osób w ogóle pytało o zespół, ale jeszcze nie będziemy o tym mówić. Nie będziemy zdradzać, przyjdzie nam to czas. Przyjdzie na to czas. W ogóle mamy dużo takich szczegółów, które będziemy z chęcią wam opowiadać, ale to jest taki bardziej teoretyczny odcinek. Tak, i chcemy też was jakby dostarczyć wam nie tylko jakby tekstu, ale i też obrazu, więc musicie być cierpliwi. Tak, paniowie jesteście, nie mam pytań. No, dziękujemy. Jakich formalności musieliście dopełnić przed ślubem kościelnym? I to jest fajne pytanie, bo powiem wam tak, ja całe życie gdzieś tam byłem blisko, bo byłem w bardzo takiej religijnej rodzinie wychowywany, dziadek i tak dalej. I całe życie spotykałem księży, którzy byli znajomymi naszej rodziny, więc wszystko miałem ułatwione. Do przyjęcia tam, no wszystko ogólnie. No wszystko, wszystkie tak blisko, takie, bardzo kościoła. Tak, i zawsze wszystko było takie, że tak naprawdę no ksiądz, no jasne, kiedy chcesz, co jak chcesz i tak dalej. I nagle się okazało, że bierzemy ślub i dzwonię do księdza, tu niemiło. I tak mówię, kurczę, no trochę... Totalnie. Kacper się zderzył z prawdziwym światem. Tak, że miałem całkiem inne wyobrażenie i nagle się okazało, że no nie każdy ksiądz jest taki super. Ale też nie każdy jest zły. I w końcu się udało, wydzwaniałem wszystkie parafie, w ogóle z tymi naukami przedmałżeńskimi. Myślałem, że to jest chwila, że to jest tam 3 spotkania, czy jedno w weekend i koniec. A nagle się okazuje, że te wszystkie rekolekcje takie 3-dniowe już są zarezerwowane już od dawna. Najbliższe terminy są już po naszym ślubie, a my wszystko zarezerwowaliśmy trochę nie po kolei, zaczęliśmy to wszystko ustawiać. No i całe szczęście, że odebrał ode mnie ksiądz, który był bardzo miły, przejął się naszą sprawą. Tak, jak mu powiedziałem, jaka jest nasza sytuacja, szczerze, że mieszkamy razem i tak dalej, że mamy dziecko i on jakby zaintrygowany naszymi postaciami zaprosił nas na indywidualne takie spotkanie i jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo widzimy, że to jest taka terapia, o której no też myśleliśmy, żeby rozwijać nasz związek, żeby tak naprawdę... Lepiej się dogadywać, tak. No bo myślimy, że jakby jeżeli chcemy budować związek na zdrowych fundamentach, to trzeba przepracować też rzeczy, które są kością niezgody. I szukaliśmy jakby takiego sposobu na siebie, bo mamy jakby rzeczy do przepracowania. Ale tutaj nie było o rzeczach do przepracowania, tylko było o papierologii, jaką musieliśmy wypełnić. To najpierw zadzwoniliśmy do parafii, która jest blisko naszego miejsca, gdzie będzie wesele, bo chcieliśmy wszystko mieć w takim bliskiej okolicy, żeby nasze rodziny, które i tak przyjeżdżają z daleka... Pojechaliśmy, tak? Tylko, że tak, były akurat uroczystości, to była niedziela. Pogrzebowe. Nie, pogrzeb to w niedzielę. No nieważne, co to było dokładnie. Sobotę to było. Tak, i to był pogrzeb i nie chcieliśmy po prostu księdzu przeszkadzać, a to była taka malutka parafia. I później dzwoniliśmy, zapytaliśmy, czy jakby chciałby udzielić nam ślubu i czy ma jakiś termin, który by odpowiadał. Wybraliśmy termin, wybraliśmy godzinę. Potem musieliśmy przedzwonić do swoich parafii lub się do nich udać i poprosić o nasze dokumenty, tak to się mówi, sakramentów. No takie wyciągi, nie? No, czy po prostu jesteśmy ochrzczeni, czy mieliśmy bierzmowanie i te dokumenty... Metrykę chrztu, tak. Do tego jeszcze trzeba to. Później musimy mieć takie polecenie z parafii do parafii od naszego proboszcza. Z jednej strony to tak, może być. Tak, z jednej strony. Czyli albo ode mnie, albo od Kacpra. Kacprowi pomogła mama w tym, więc bo nas nie ma na miejscu, więc dlatego też poprosiliśmy mamę o pomoc. Tak. I później moje dokumenty, przez to, że ja mieszkam jakby prawie 500 km od Warszawy, poprosiłam listownie, by ksiądz przekazał do parafii, w której bierzemy ślub i się zgodził na to. Najpierw uprzedziłam go telefonem,
razem i on po prostu wyraził taką zgodę, że może tak zrobić. Po przekazaniu tych dokumentów jeszcze musimy pojechać do księdza i jeszcze musimy z wszystkimi dokumentami, z wyciągami jeszcze. Jeszcze jedna rzecz, bo jedna ze stron, albo ja, albo Kacper, musi pobrać z urzędu stanu cywilnego, że nie jesteśmy oboje w żadnym związku małżeńskim. Tak. I to ten cały komplet dokumentów musi być dostarczony do księdza najlepiej 3 miesiące przed ślubem. A już jesteśmy trochę po czasie, ale jeszcze nie, tego nie zrobiliśmy. Nie wierzę, że będziemy ten brać ślub. Będziemy plenerze. Nie, no dobra. No mamy znajomego zakonnika, więc myślę, że i to nie jednego.